Witam serdecznie z tej strony Ali, a to o kolejny odcinek z Margonem. Zaczynamy sobie szybkie bicie tutaj dwójeczki i lecimy na kolosów, moi drodzy. Lecimy na kolosów. Zaczynamy od Dracolisha. Tutaj się cała ekipa zbierze elegancko. No i co? Otworzymy dzisiaj sobie skrzyneczki z otchłani, bo nie powiem, trochę sobie dzisiaj poklikałem tą otchłań, znalazłem troszkę czasu, żeby móc sobie to coś tam poogarniać, powalczyć. Ogólnie efekt, no nie wiem, jest taki, że trzeba zrobić umki i w sumie najlepiej walczyło mi się na 114. Mimo że tam dawałem cały czas tylko F-kę, to no w sumie i tak tam najlepiej mi się walczyło, bo później jak już nasi, że tak powiem, z klanu przestali walczyć, już przeszli na 106-7. Ja sobie jeszcze chwilę zostałem, no to powiem wam, że naprawdę fajnie się walczyło tam z przeciwnikami. Raz tylko zagapiłem się i dałem F-kę, jak biłem się z enemy tropicielem, a tak to wszystkich przeciwników udało mi się tam pokonać do zera, więc naprawdę się cieszę. No i co? No i coś tam klikamy, no... Zobaczymy, co tam dzisiaj nam wypadnie z kolosów. I zapraszam do oglądania. Siup, chyba będziemy już bili Dracolisha. Bijemy sobie potężną, sześciosobową grupą. No i mamy herko. Cóż chcieć więcej? No ja wiem, cóż, no pierek, skrątwo. Można by było chcieć, no ale... Marzenia świętej głowy. A tutaj mamy zwykły kolec, więc też jest to coś, co nas nie urządza w żaden sposób. No i 252. 252, zobaczymy, jak tutaj się sytuacja potoczy. No nie pamiętam, kiedy ostatnio... No nie no, tam zdarzyło się jakieś hero zlotać z tego 252, ale no... Z reguły to oddaję te teleporty, których już trochę mam, swoją drogą. No nic, zobaczymy, co będzie tym razem. Przyszła kolejna Rauzena. I cóż mamy z Rauzena? No, ponownie teleport, więc no nie jest to nic, co by nas zadowoliło. Szkoda. Sprzedam sobie wszystkie śmieci. A czekajcie. Tak dla testu. Okej, dobra. Bo mi piszecie w komentarzach, ja wiem, ja czytam te komentarze, tylko ja po prostu zapominam najzwyczajniej w świecie o tym, że tak można. Że nie trzeba już dzielić tego wszystkiego. Że nie trzeba tego dzielić, że sprzedaje się o takiej samej wartości, żeby już nie trzeba było rozdzielać tak samo strzały i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, ja pamiętam, znaczy pamiętam, no właśnie sęk w tym, że jak już jestem u tego handlarza, to nie pamiętam, ale tak to no wiem, że piszecie mi te komentarze i staram się o tym pamiętać. A tutaj nic. No i co, zaraz sobie otworzymy skrzynki z otchłani. Niestety tutaj otchłań, postęp. No niestety no nie udało się dobić do tej skrzyneczki tutaj, do drugiej unikatowej. To zacznijmy sobie w ogóle od tej postaci, co tu mamy. Przedmieścia Karkahan. Okej, co tu mamy? Łup z walki. I ostatnie. Aha, i unikat daje nam unikat. Na 1-2 minuty, nie, no to nie. To też. To tego tepka sobie zostawimy tak o. Może się kiedyś na coś przyda. Znaczy kiedyś, no pewnie zaraz go zużyję. Żeby po prostu go zużyć. Widzę, że nie ma na minutniku. Nie ma na minutniku, ale nie masz również go tutaj do zbicia, mój drogi widzu, więc lecimy na kolosa. Przyszedł czas na Lulukawa, a z Lulukawa świetna zabawa, heroiczny pierścień. To mi się podoba i chodźmy sobie tutaj na sztolnię, gdzie nie ma dwójki, bo jest zbita 2 minuty 14 sekund do jej zrespienia się. No nic, no to 106-7. Bum. Dziadostwo ze dwójki oczywiście. Chodźmy na przepaść za dumy. Grzybek. Waszkar. No i co? No i meldujemy się na miejscu. I czekamy. Na finałową ekipę. 2, 4, 6, 7, 8, 9 osób już jest.
8 na mapie. O. Zobaczymy. Jest dycha. Jest dycha. Byleby nie było więcej. Bo trzeba będzie zaraz tak to rozwalać drużynę i robić na nowo te grupy. No, właśnie, właśnie, moi drodzy. Na chwilę to może chyba potrwać. Coś mi się tak wydaje. Dobra, bitka. Bitka Waszkara i proszę, heroiczna broń. To naprawdę dobry drop. To naprawdę fajna. Fajna zdobycz. No i została nam 114, moi kochani. Tutaj trzeba szybko na Arachina się teptąć. Miłośnik magii, zbity chwilę temu. Nie podoba mi się to, no ale co, żyćko. No i tutaj, moi kochani, odpalmy sobie również skrzyneczki. Zaczniemy od tych 10 dziadowatych. No, proszę, unikat. To wiecie co, zróbmy tak, że ja te skrzynki będę otwierał tutaj, bo zgaduję, że będzie zdecydowanie więcej dziadów. Aczkolwiek na razie te unikaty lecą. Takie bym powiedział, o co to jest, doświadczenie, to się tam kiedyś przyda, jak będzie jakaś postać ekspiona. No, coś więcej, no tutaj też doświadczenie i ostatni, co tu jest, Tepek do Mythar. Nie najgorzej, dobra, 3 unikatowe. Pierwsza daje nam heroiczne złoto. O kurde, 10 baniek. To nawet nie najgorzej. Druga unikatowa daje nam heroiczne buty. To też jest całkiem nieźle. Trzecia daje nam unikatową zbroję. I ostatnią skrzynkę, tą heroiczną. Kurde, chciałem powiedzieć, że użyjemy sobie po tym, po kolosie. No ale co? No wypadło. Oddało nam heroiczne rękawice. A szkoda, bo jest tam szansa albo na hera, albo na legendę. Więc... kurde, no niestety nie oddało tego, co człowiek by chciał najbardziej oczywiście, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo będziemy sobie zaraz logać na łowce na 300, no i tam sobie również otworzymy te skrzyneczki, a tutaj musimy poczekać chwilkę na całą resztę drużyny, No, i zapewne chwilę to potrwa. Znowu. Okej, okay, będzie bitka robiona. I co mamy? Unikatowe złoto. Czyli kolejne siano do kolekcji. Okej, okay, no co? Chodźmy sobie do miasta. Wrzucimy wszystko do depozytu. No, 2 herka z tej otchłani. Zdobyte, można powiedzieć. Mogło być zawsze lepiej, oczywiście. Ale mogło być też zawsze gorzej. I nie ma co jakoś tutaj bardzo narzekać. Wrzućmy sobie siano i wrzućmy unikaty i wrzućmy sobie, niech będzie tutaj ten pył cały i tak dalej. O, tu sobie wrzućmy to nawet w ten sposób. Okej, okay. Jeszcze tu jest unikat, kilka herek też rzucimy, hop. No i dobra, tak jak powiedziałem, moi kochani, tak też robimy, ale najpierw jeszcze chodźmy na szybko na 2-4-4, bo tutaj nie ma Arachni. Nie ma Arachni. Kurde, nie dobrze, no to wracamy jednak na drogę na postać z levelem 300. Okej, okay. Spadła stąd. Trzeba potki dokupić przy okazji, bo się kurde skończyły. Hop. No niech będzie w ten sposób. Albo jeszcze tak. Dobra, będzie mały zapas. Dobra, zaczynamy, moi drodzy. Skrzynki zwykłe. Pierwsza dziadostwo, druga dziadostwo, trzecia dziadostwo, czwarta dziadostwo. Stąd to chyba tylko te unikaty będą jakkolwiek, cokolwiek warte. No to akurat się może przydać. Skracajka nieprzytomności. Dobra, czyli mamy jeden unikat. W sumie 2 unikaty jakiegoś dziada.
Tepek na przedmieścia i Błogo. Dobra, trzy unikatowe. Pierwsza. O proszę, co to dało? Punktów honoru. O Jezus, jakieś Błogo dziadowskie. Dobra, druga. Tepek do portu Tuzmer i trzecia uni. Kiepsko. No i została nam ostatnia, moi drodzy. Hop, bum, co dało? Okej, okay, zbroja hero. Hero zbrojka na 300 poziom. 250%. No co no, mogło być zawsze lepiej, moi drodzy, mogło być zawsze lepiej. Zero, szybki po dwójkach. Teraz się nie bijemy, teraz szukamy dwójek. Bo wygląda to kiepsko. No, ej, nie ma żadnych dwójek. Dobra, zobaczmy może chociaż na Wolundiele jak pójdziemy. A w sumie to jak wrócimy, to będzie na nas czekał nasz kochany Vorundiel, gotowy do użycia. No to chodźmy. Jest mistrz Vorundiel. Chociaż tyle, bum. Gówno. Dobra, moi kochani, jesteśmy po kolejnym dniu zmagań, jeśli chodzi o otchłań. I przy okazji strzelimy sobie kolosów. Znowu zobaczymy, co nam tutaj powypada z tych kolosków, ale najpierw krwawa skrzynka z otchłani. No liczymy na to albo na to. Żadne z tych herbum. No niestety poszło hero. Machniemy sobie tutaj jeszcze szybkie dwójki, jak tam i tak czekamy. No i oczywiście też otworzymy sobie skrzyneczkę i mamy tutaj hero pielek. Tak sobie. Niestety nic ciekawszego. Tutaj jakiś dziot. Dobra, zobaczmy seta. Nie ma, nigdzie nie ma dwójek. No nic, wracamy na 210. No i zaraz koloski sobie poubijamy. Mam nadzieję, że chociaż kolosy okażą się dzisiaj łaskawe i dobre dla nas. Dobra, będziemy mieli zaraz. Czekamy, aż wszyscy wejdą do środka. Powiem wam, widzowie, kurde, przeprowadziłem się. I lecę na internecie z telefonu. Odpaliłem sobie transfer, musiałem podłączyć modem, no do łapania zasięgu Wi-Fi do kompa, wtyczkę. Kurde, ten internet jest tak tragiczny, znaczy tragiczny. No działa, no nie ma się za bardzo do czego przyczepić, bo no działa, po prostu działa. Ale jak czasami przylaguje, jak na przykład jest ta otchłań i dużo osób siedzi, to jak czasami przylaguje, to jest po prostu tragedia, że wiecie, nie pokazuje mi na przykład walki, albo nie pokazuje mi tego, że ja mam ruch zadać jakiś. Czasami nie pokazuje mi, że na przykład znalazłem przeciwnika i nagle widzę na czacie, że ktoś pisze, że kliknij F albo cokolwiek. No to kurde XD, co dostaliśmy u nich. Czyli Syfilis, szybki lok. Jeszcze mamy skrzynki do otworzenia na 114, ale nie wiem, ile jest ich do otwarcia tam. Zaraz się wszystko okaże. Dawaj, grupę, byku. 9 osób, nice. Mocna grupa, fajnie. O, zaraz będzie Orlica bita, widzę, przez klan. Zobaczymy, co nam wypadnie. Z Waszkara. Ostatnio dał hero, więc może i tym razem coś fajnego da, miejmy nadzieję. Dawno Legii nie widziałem w okienku, więc może to zmieńmy dzisiaj i zmienimy, czy nie? Nie zmienimy. Też dostaliśmy ciulowy dropik, więc kiepsko. No i co, jest to 14 wymieniona przed chwilą, więc będziemy sobie tam szybko logali, bo jeszcze trzeba zbić Arachina. No i mamy wszystkie te do wykorzystania, te tamte skrzyneczki, w sensie, bo w ogóle byłem przy depo, zobaczyłem, że ja tych strzał nie mam ulepszonych, w końcu je ulepszyłem. Sumarycznie za wiele to nie dało, bo walki, które wygrywałem, i tak wygrywałem, a walki, które przegrywałem, i tak przegrywałem, więc no cóż, XD. Zmieńmy sobie zestaw, niechaj będzie ten. I zobaczymy, co tutaj się wydarzy w ostatnim kolosie na dzisiaj.
i w ostatnim kolosie w tym odcinku. Bo co, no otworzymy sobie jeszcze skrzynę i będziemy kończyć. Ja w końcu się położę przespać na chwilę, bo powiem wam, że jestem tak wybombiony. Jakby nagrywam ten odcinek na dwa razy, jak pewnie się domyślacie, przez to, że no drugi raz no otwieram skrzynki z otchłani, jest kolejny dzień. Jakby ktoś był ciekawy, to moje statystyki wyglądają w ten sposób. Ostatnią walką zjebałem się tutaj o 7 miejsc. To jest po prostu żenuła. No. I co dostaniemy? Tepek na góralskie przejście. No to nieźle. To niezły tepek. Dobra, widzowie, otwieramy. Pierwsza. Gówno. Druga. To sobie użyjemy nawet. Trzecia. Ja tu liczę na jakieś unikaty po prostu. Okej, okay, takie unikaty są w porzo. To nie jest, to jest w porzo, to takie se i to takie se. Dobra, unikatowe. Pierwsza, bum. Druga, bum. I trzecia, bum. I heroiczna, bum. Okej. Okay. No co, no coś tam oddało. Nie można powiedzieć, że jest jakaś wielka tragedia. No ale ogólnie najlepiej też nie jest, no. W sumie nic wartościowego żeśmy nie dostali z tych wszystkich na razie dziadów z otchłani. I no cóż, no mam nadzieję, że się to zmieni. I to czym prędzej się to zmieni. A na ten moment, no na ten moment dupa. Na ten moment dupsko blade. Ale możemy sobie jeszcze szybko dać loga po kilku postaciach, jakieś E2 przeskoczyć. Zobaczyć, czy w ogóle jest po czym skakać. O, proszę, Arachni. Tu bardzo chętnie sobie bym zbił i otworzył kolec. Hop. No, drugiej części niestety nie uda się zrealizować, ale przynajmniej zbita jest na minutniku. To sobie akurat jak będę ogarniał łóżko do Kimy, to sobie jeszcze zbiję, myślę, z raz. I będzie wsio. I będzie człowiek zadowolony, jak zlota kolec, z którego zlota nic. Albo unikat Marlot jeszcze 210, strzelimy sobie. No jak już wiecie, pełen przelot to pełen przelot. Tu jeszcze, o właśnie, a jak Marlot, to... O, może przysiłek Walmirów nas tutaj ugości. Jest, proszę bardzo, jest Ibreheret. Hop. Niestety tylko zwyklaczek. Ale otworzymy sobie od razu serduszko, no bo jak jest jedno, to sobie jedno otworzymy. Może będą dwa. Są mi dwa, fajnie. Pierwsze. I drugie, no, dużo to zmieniło, co? Ale kurde, opening, ja cię kręcę. Fenomenalne, moi drodzy. I co tu się dzieje? Tu się nic nie dzieje. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Na prośbę, w sumie waszą, po prostu nagrywam to, co robię na co dzień. Nie mam teraz czasu, możliwości na nagrywanie jakichś zmyślnych filmów i tak dalej. Ani też, prawdę mówiąc, za bardzo ochoty, bo no, że tak powiem, Margonem to jest gra, która się wyczerpuje. To nie jest liga, że po prostu codziennie meczek nagrać jakiś z ligi i tyle. I będzie wrzucony odcinek z Ligi Legend albo mecz w CS, który też wrzucicie i fajnie, bo meczek jest do obejrzenia, do posłuchania. No tutaj jednak trzeba w miarę coś tam kombinować i robić jakieś ciekawsze rzeczy, żeby było co oglądać. No chyba, że ktoś sobie słucha tak w formie podcastu, no to jest już inna kwestia. Jeśli chodzi o tego typu kwestie, to postaram się, może jutro będę miał wieczorem czas, bo jest to prawdopodobne, to usiądę i wieczorem odpalimy sobie Aether. Polatam troszkę na ekspowisku tym moim tropicielem, bo on ma tam który? Aż zobaczę. 223 poziom, więc coś tam do pokazania może być. A tymczasem ja wam dziękuję, buziaki wam przesyłam, zostawcie jakiś komentarzyk, fajnie będzie, łapkę w górę również zachęcam i do zobaczenia. Bajo!